Cześć kochani, witam Was dziś w holu zakupowym, który przygotowałam z okazji chrztu mojego syna. Pokażę Wam dziś listę rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby przeprowadzić tą małą uroczystość. Jak zapewne wiecie, jak widzicie z moich vlogów, jestem zwolenniczką zasady, że nie ma sensu przepłacać i najbardziej lubię takie zakupy, które pokazują dobrą cenę w stosunku do jakości. I tak samo będzie z tymi zakupami. Nie lubię robić zakupów, które sprawiają, że gromadzimy niepotrzebnie jakieś absurdalne nowe rzeczy, więc moje zakupy będą raczej pokazywały plan minimum i ja też nie jestem zwolenniczką kupowania bardzo, bardzo drogich ubranek. Więc zacznijmy. Na początek najważniejsze, czyli zestaw odświętnych ciuszków dla takiego chłopca. Ja oczywiście przygotowałam w tym holu wersję chłopięcą, no bo mam syna. Kupiłam w internecie zestaw, to jest taki garniturek z szelkami, z czapką. Zestaw ten kosztował około 80 kilku złotych. Oczywiście link wrzucę Wam w opisie tego filmu. W zestawie jest czapka, taka bardzo elegancka. Do tego mamy kamizelkę. Proszę bardzo. Tak, do tego jest bodziakowa koszulka, to oczywiście pod kamizelkę. I takie spodenki w kancik z długą nogawką. No i oczywiście uwieńczeniem tego zestawu, prawdziwą wisienką na torcie, jest ta przesłodka kokardka. Jeszcze do zestawu oczywiście są takie białe szelki. Na stronie producenta są różne warianty kolorystyczne tego zestawu. Ja zdecydowałam się na kolor biały. Są też kolory beżowy, szary, granatowy, co tylko chcecie. Zdaję sobie z tego sprawę, że taki biały zestaw sprawia, że niestety możemy go wykorzystać praktycznie wyłącznie na chrzest. Jeżeli Wy chcecie mieć trochę bardziej uniwersalny zestaw, no to oczywiście proponuję Wam przejrzeć jeszcze dokładnie stronę. Jak już mamy tak ubranego chłopaka, no to na pewno przydadzą nam się do tego białe skarpetki. To jakiekolwiek, ja wybrałam po prostu takie, które, z których już wcześniej korzystaliśmy. Wy możecie kupić na tę okazję specjalnie nową parę. Spodziewamy się, że chrzest, ponieważ robimy tę uroczystość pod koniec września, może być w momencie, kiedy będzie dosyć kiepska pogoda, na przykład będzie deszczowo albo wietrznie, więc na tę okazję kupiłam dla Eryczka też sweterek. Tutaj taki biały, prosty sweterek chłopięcy, dopytywałam pani, z firmy Artex, tak? I ten sweterek kosztował niecałe 40 zł w hurtowni Gracja w Olsztynie. Ja wyjątkowo zrobiłam tutaj zakupy. Myślę, że taki sweterek no, jest niezbędny, jeśli robicie ten chrzest na jesieni, a nawet jeśli latem też, no bo wiadomo, pogoda może być różna. Przygotowaliśmy się jeszcze na jeszcze gorszą pogodę i kupiliśmy też taki biały, piękny, mięciutki kocyk. Też Wam polecam, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat nie będzie to potrzebne, a czasami, zwłaszcza jeżeli chcecie zrobić ładne zdjęcia, czasami może być tak, że pięknie ubierzecie swojego syna, czy też córkę i na koniec będziecie musieli owinąć go w kolorowy kocyk, a to pewnie cały ten misternie przygotowany strój gdzieś tam zaburzy ten piękny, biały porządek. Dobra, co dalej z ubranek? Przygotowałam też taki zestaw awaryjny, no bo jak wiadomo, rodzice małych dzieci wiedzą, że ulewanie się to częsty problem, czyli potrafimy mega fajnie przygotować dziecko, a na koniec uleje się i koniec. Tutaj przygotowałam taki trochę mniej odświętny strój, ale też świetnie się nada. Koszulka body, do tego spodenki, my to dostaliśmy w prezencie, wiem, że ten strój pochodzi ze Smyka. Postaram się znaleźć coś takiego, żeby wrzucić Wam w link w opisie tego filmu, ale przyznam, że nie wiem dokładnie, ile ten zestaw kosztuje. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Do tego podstawowego zestawu, no oczywiście zapomniałam od razu Wam o tym powiedzieć, no ale już spieszę z nadrobieniem tych zaległości. Na chrzcie niezbędne są buciki. To najprawdopodobniej, często tak się zdarza, że te budziki na chrzest to są pierwsze budziki w życiu dziecka. My zdecydowaliśmy się na takie budziki. To są białe buty z ekoskóry.
One kosztowały około 35 zł, też oczywiście wrzucę Wam link do aukcji, bo zdaje się, że są one kupione na Allegro. Moim zdaniem jakość jest fajna, ja widziałam dużo takich szmacianych ubranek, bucików, ale wydaje mi się, że takie szmaciane buciki bardzo szybko by się zabrudziły, a biorąc pod uwagę możliwości mojego syna, to domyślam się, że mogłyby nawet nie przetrwać drogi do kościoła, więc wolałam zainwestować w takie, koszt nie jest też duży. Kupiłam też, a w zasadzie przygotowałam sobie z naszych zasobów, prostą białą pieluchę tetrową, tak żeby w razie czego też nie zaburzyć tego białego porządku jakąś pieluchą w miśki albo żabki. Tak żeby wszystko było białe na ten dzień. Tutaj Wam pokazuję. Dobrze. Kolejny to już taki bodziak, trochę bardziej odświętny, ale nadal biały. Nadal pozostajemy w tym odświętnym charakterze. Kupiłam go, w zasadzie dostałam go od teściowej, ale przygotowałam go na chrzest, dlatego że po chrzcie, po uroczystości przyjdziemy jeszcze do domu i pomyślałam, że już tak może Erik nie będzie chciał być cały dzień w tej koszuli i będzie chciał się przebrać albo po prostu się zabrudzi, więc mamy na tę okazję przygotowany taki odświętny, a jednocześnie dużo bardziej wygodny bodziak. No i na koniec elementy, które są niezbędne do samej uroczystości, do samej mszy. To szatka, to jest taka prosta biała serwetka, ona kosztowała 13 zł i kupiłam ją w sklepie z dewocjonaliami. I do tego świeca, tak zwana gromnica, myślę, że się nie mylę. Teraz świece są piękne, ja kupiłam taką z niebieskimi elementami, no bo to chrzest chłopca, ale były też świece, które sugerowały, że to na przykład dziewczynka jest chrzczona, wtedy więcej było elementów różowych. Naprawdę niesamowite rzeczy są w takich sklepach z dewocjonaliami i taka świeca kosztowała 23 zł, więc też nie jest to jakiś ogromny wydatek. Polecam Wam lokalne sklepy, czy też sklepy z dewocjonaliami. Ja kupiłam ten zestaw z garniturkiem w internecie, ale na miejscu, na przykład w olsztyńskiej Gracji, okazało się, że jest dużo takich fajnych zestawów dla chłopców, dla dziewczynek już z okryciem, więc nie trzeba szukać tych poszczególnych elementów. Polecam Wam bardzo takie lokalne zakupy. Wiem, że wielu z Was, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w Warszawie, preferują bardziej zakupy w ekskluzywnych sklepach z odzieżą dziecięcą. Ja jednak, tak jak powiedziałam, jestem zwolenniczką minimalizmu, to jest, nie oszukujmy się, ubranko na jeden raz i prawdopodobnie Erik już nigdy go nie założy. Chcę, żeby było odświętnie, ale bez przesady. Nie chcę wydawać na to jakichś ogromnych pieniędzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To już wszystko w tym holu. Dajcie znać, czy taki filmik Wam się przydał. Trzymajcie się i do zobaczenia.